żeby takie szczepienie wprowadzić przed kontaktem z wirusem, czyli przed momentem zakażenia. To jest premiera filmu Stop HPV, dochodzenie w sprawie wirusa brodawczaka ludzkiego. Jest to dosyć ciekawy tytuł, dlatego że film promuje profilaktykę przeciwwirusową. Chodzi o to, że chcemy rozpocząć tą premierą całą kampanię Stop HPV, której celem jest promowanie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Chodzi o to, żeby zwiększyć wyszczepialność w populacji, która jest obecnie na poziomie około 10%, a WHO rekomenduje, żeby było to 80%, żeby można było dążyć do eradykacji tego groźnego wirusa. Film powstał we współpracy również ze studentami. Reżyserką jest pani Agnieszka Sawina. Pod moim nadzorem merytorycznym powstał scenariusz. Natomiast to, co jest, myślę, najciekawsze, to to, że w filmie stworzyliśmy taką postać wirusowego detektywa, który prowadzi ciekawe wywiady ze specjalistami w dziedzinie chorób zakaźnych właśnie na temat tego wirusa. Mówimy tutaj o zakażeniach wirusami, w związku z tym nie zawsze możemy pomóc w inny sposób, tak jak to się dzieje w przypadku zakażeń bakteriami, gdzie możemy zastosować antybiotyki. W tym przypadku najskuteczniejsze jest zastosowanie profilaktyki w postaci szczepień. Jeżeli mamy taką jeszcze szansę przed zakażeniem wirusami, bo po zakażeniu to już te szczepionki po prostu nie będą tak skuteczne. Tak? Myślę, że wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z różnic między zakażeniami bakteriami i wirusami. Tak, że jednak w przypadku wirusów, jak już mamy objawy, to już jest za późno bardzo często na jakąkolwiek reakcję. A jeżeli chodzi o wirusy HPV, to są wirusy, które mogą funkcjonować w środowisku, mogą być przenoszone człowieka na człowieka i mogą być odpowiedzialne za szereg zmian, czasami łagodnych, a czasami mogą się skończyć nowotworami. Idziemy w dobrym kierunku. Na pewno możemy uczyć się na podstawie doświadczeń innych krajów, takich jak Australia, gdzie programy szczepień były już wprowadzone kilka dobrych lat temu i przyniosło to 90% skuteczność w eradykacji, dążeniu do eradykacji tego wirusa. Szczepionki są bezpieczne. Szczepionki chronią młode organizmy przed